Około 2 tygodnie temu mało kto rozmawiał o Rakowie w mediach. Częstochowianie błyskawicznie skompletowali kadrę, poznali przeciwników w eliminacjach i zaczęli okres przygotowawczy. Później znowu zrobiło się jednak o mistrzu Polski głośno, bo kontuzji doznał gwiazdor tej drużyny Iwi Lopez, ale błyskawicznie znaleziono za niego zastępstwo. Ale w międzyczasie pojawiła się także kara z tytułu niewypełnienia limitu 3000 minut gry młodzieżowców. O co chodzi z tą karą i jakie atuty wyeksponuje nowy nabytek Rakowa John Yeboah? O tym wszystkim w dzisiejszym materiale. Maciej Piętak, kłaniam się nisko i zapraszam na nowy film, a na wstępie klasycznie przypominam jeszcze o możliwości subskrybowania kanału Żyjemy Futbolem, także zachęcam do łapkowania tego filmiku, jeśli ten Wam się oczywiście spodoba. A tymczasem przejdźmy już do głównej części odcinka i tu najważniejsza informacja. Jak podał Marcin Tosz, John Yeboah przejdzie ze Śląska Wrocław do Rakowa Częstochowa za 1,5 miliona euro plus potencjalne bonusy, oczywiście jeśli Niemiec z gańskim obywatelstwem przejdzie testy medyczne. I tu powstaje pytanie, które nurtuje fanów Ekstraklasy, głównie fanów Lecha Poznań i Legii Warszawa, ale to jest nieistotne, mianowicie skąd Raków Częstochowa ma pieniądze na transfer Johna Yeboaha? Pytanie jak najbardziej uzasadnione, bo według wiceprezesa klubu Dawida Krzętowskiego mistrz Polski nie ma na tyle dobrej płynności finansowej, by w tym momencie opłacić karę za brak spełnienia minut młodzieżowców, która wynosi 2 miliony złotych, czyli jakieś 450 tysięcy euro. I tu, moi drodzy, wina o dziwo nie leży po stronie Rakowa Częstochowa, a po stronie, cóż za niespodzianka, PZPN-u, bo czkawką odbija się pisany na kolanie rok temu przepis o młodzieżowcach. Nie wiem, czemu była ta zmiana, to była chyba zmiana dla samej zmiany i teraz pojawiają się jakieś kwiatki, bowiem nie zostało sprecyzowane, do kiedy Raków ma tę karę zapłacić. Pismo od PZPN-u z terminem 14 lipca pojawiło się dosyć późno, więc częstochowianie jak najbardziej mieli prawo powiedzieć Polskiemu Związkowi, że w sumie to nie mają w tym momencie pieniędzy, by tę karę zapłacić, bo nie spodziewali się, że to już 14 lipca będzie trzeba uiścić, no bo przecież w regulaminie nic nie było napisane, ale za niedługo może to się zmienić. I tutaj mamy trochę taką sytuację, jak kiedy dwóch znajomych spotyka się na ulicy, jeden prosi drugiego o spłatę jakiegoś długu, ale ten drugi mówi, że w sumie nie ma teraz przy sobie pieniędzy, a później jeszcze okazuje się, że leci gdzieś na wakacje do Hiszpanii i trochę tak to wygląda, jeśli chodzi o Raków Częstochowa i PZPN, który w tym momencie nie może nic zrobić, bo przecież w regulaminie nie zostały umieszczone żadne konsekwencje za brak straty spłaty, przepraszam, długu, zatem PZPN ma troszkę rękę w nocniku, a nawet jak teraz poprawi przepis, no to przecież prawo nie działa wstecz, więc Raków się wycwanił. A więc wiemy, skąd Raków ma pieniądze na transfer Yeboaha. Skupmy się więc na samym zawodniku. 23-letni skrzydłowy przychodzi bezpośrednio za Iwiego Lopeza, który niestety doznał kontuzji podczas spotkania sparingowego z Puszczą Niepołomice. I też warto odnotować, że John Yeboah przychodzi do Rakowa po swoim pierwszym, naprawdę udanym sezonie w jego seniorskiej karierze. Początki miał doprawdy ciekawe. Był półfinał młodzieżowego Euro U17 z reprezentacją Niemiec. Były dwa występy w niemieckiej Bundeslidze w barwach Wolfsburga, ale potem jego kariera mocno wyhamowała. Był na licznych wypożyczeniach w Holandii, także w trzecioligowym Duisburgu, skąd de facto trafił do Wrocławia, ale w żadnym sezonie nie przekroczył 4 bramek. W Duisburgu grał ostatnio przed Śląskiem Wrocław. Przypominam, to była trzecia liga niemiecka i nie strzelił gola w 18 meczach, ale przynajmniej zanotował 5 asyst. I kiedy przychodził do Śląska, trochę się obawiałem, czy zawodnik, który w karierze seniorskiej strzelił dotychczas 6 bramek, odpali w Ekstraklasie. Bałem się, że to może być trochę taki szrocik i teraz bije się w pierś, bo naprawdę John Yeboah był jednym z najlepszych piłkarzy Ekstraklasy w ubiegłym roku. 10 bramek, do tego jedna asysta, przypomnę, w słabiutkim Śląsku Wrocław, do tego pokazana szybkość, świetny dribbling, średnio 2,5 udanego dribblingu na mecz, umiejętność wchodzenia w pojedynki, a jak porównamy sobie go do Iwiego Lopeza, to w bardziej szczegółowych statystykach ustępuje mu wyraźnie jedynie w liczbie oddawanych strzałów i kontaktów z piłką w polu karnym przeciwnika, ale można Niemcowi to wybaczyć, wszak Śląsk nie dominował swoich przeciwników w ubiegłym sezonie, tak jak Raków Częstochowa, więc ta dysproporcja jest jak najbardziej zrozumiała. Ponadto Yeboah powinien idealnie odnaleźć się w taktyce Dawida Szwargi, w której obok napastnika biega właśnie dwóch takich ofensywnych pomocników / skrzydłowych. Takie fałszywe dziesiątki, bym powiedział. A Yeboah dobrze sobie radzi nie tylko na lewej stronie, ale też na prawej. Zatem to jest zawodnik wszechstronny, uniwersalny, więc jak najbardziej będzie użyteczny w drużynie Rakowa Częstochowa. Natomiast kto może czuć się rozczarowany? Po pierwsze Lech Poznań, który też chciał w pewnym momencie pozyskać Yeboaha, interesował się nim. Po drugie,
szczególnie fani Śląska Wrocław, bo a. odchodzi ich najlepszy piłkarz z ich ulubionego zespołu, b. dyrektor sportowy Śląska Dawid Balda mówił w rozmowie z Wrocław.pl, że za mniej niż 2 miliony euro Jebołacha nie puści, ale jednak Niemiec we Wrocławiu nie chciał zostać, oferta Rakowa była, okazało się, jedyną, która była na stole, byli także wcześniej Francuzi, ale oni szybko się wycofali, bo oferowali tylko 1 milion euro i ostatecznie stanęło na pewnych niecałych 7 milionach złotych, czyli 1,5 miliona euro plus bonusy, które przypomnę, nie muszą zajść. Niby ta kwota może wzrosnąć do 2 milionów euro, tak piszą niektórzy dziennikarze, ale pamiętajcie, że na przykład bonusem może być udział Rakowa w fazie grupowej europejskich pucharów, a Raków tej fazy grupowej nie ma jeszcze zapewnionej. Mogą się różne rzeczy wydarzyć i Raków oczywiście ma duże szanse na to, że w tej fazie grupowej zagra, ale to jest nic pewnego. Zatem tak to wygląda, jeśli chodzi o zespół mistrza Polski. Transfer naprawdę dobry. Cieszę się, że jest w Ekstraklasie trend sięgania po sprawdzonych czołowych zawodników w lidze, przynajmniej jeśli chodzi o Legię Warszawa i Raków Częstochowa, no bo jeśli chodzi o te czołowe zespoły, to w Pogoni i w Lechu raczej stawiają wciąż jednak na zagraniczne rozwiązania. Komu się to bardziej opłaci, zobaczymy na koniec sezonu. Maciej Piętak, kłaniam się nisko, bardzo dziękuję za wspólnie spędzone 6,5 minuty. Mam nadzieję, że rozjaśniłem Wam wątpliwości co do Johna Jebołacha i co do tej kary za niewypełnienie limitu minut młodzieżowców i wszystko o Rakowie już w tym momencie wiecie. Do usłyszenia i raz jeszcze przypominam o subskrybowaniu i łapkowaniu materiału, jeśli Wam się ten spodobał. Do usłyszenia!